Rozmyślanie nad Bożym Słowem. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym w tych dniach, żebyśmy troszkę doświadczyli miłości Pana Boga, Jego obecności w naszym życiu. Zwłaszcza, że to życie jest takie zabiegane i tak często zapominamy o tym, co najważniejsze. Na początku chciałbym króciutko przedstawić metodę rozmyślania, medytacji według świętego Ignacego. Medytacja, co to jest? To jest rozmyślanie nad Bożym Słowem, nad tym, co Bóg chce nam na dziś powiedzieć. Dlatego ważne jest wyciszenie, żeby może oderwać się, chociaż to są rekolekcje w tak zwanym życiu codziennym, czyli będziemy pracować, będziemy uczyć się, będziemy w rodzinie, spróbować właśnie być takim troszkę wyciszonym, żeby moje myśli skupiały się bardziej na tym, co jest właśnie treścią medytacji. A ta medytacja, ta treść może być dzisiaj w nas przez cały dzień i w różnych momentach może się przypominać i bardzo dobrze. Znaleźć sobie na medytację jakieś spokojne miejsce. Najlepiej jest ją zrobić rano, przed wstaniem innych domowników, kiedy jeszcze jest cisza. Bo wieczorem człowiek już jest zmęczony albo już żyje tymi sprawami, które były w ciągu dnia i wtedy bardzo trudno jest się wyciszyć. I ona winna trwać mniej więcej tak od 30 minut do godziny. Przygotowaniem jest słuchanie Bożego Słowa i później przeczytanie tego Słowa w domu. Czyli na przykład dziś wieczorem spróbujemy jeszcze raz sobie te treści przypomnieć, przeczytać je i spróbować zasnąć z tymi treściami. O czym jutro chcę rozważać, chcę rozmyślać, chcę rozmawiać z Bogiem. I rano, zaraz po wstaniu, również pierwsza nasza myśl, o czym za chwilę będę rozważać. Goląc się, myjąc, po prostu nie odrywać myśli od treści tego, o czym za chwilę chcę rozważać. To Słowo Boże, jeżeli podejdziemy do Niego szczerze, z otwartym sercem i umysłem, ono będzie w nas wzbudzać różne uczucia, niezależnie od naszej woli. I dobrze, mogą to być uczucia pozytywne, jakiejś radości, zadowolenia, jakiegoś pokoju wewnętrznego, coś, co będzie dla mnie bardzo takie miłe, czy nawet dobre na dziś. Ale to słowo może rodzić we mnie też uczucia negatywne. Jakiś opór, zniechęcenie, nawet bunt na to, co tu usłyszycie, czy co przeczytacie. Jakieś znużenie nawet. Tym się nie przejmować. I dobrze, że takie uczucia się też pojawiają, bo to znaczy, że to słowo do nas dociera. Już autor Listu do Hebrajczyków powiedział, że słowo jest jak miecz obosieczny, to Boże Słowo. Ono tnie, ale z drugiej strony też będzie leczyć, bo pokazuje nam prawdę o nas. Dlatego jest to takie ważne, żebyśmy też nie musieli żyć w zakłamaniu, bo jeżeli się żyje w zakłamaniu, to się żyje w lękach, a jeżeli w lękach, to już system nerwowy bardzo często chory. No i nieraz lekarz potrzebny. Więc Bóg jest jedynym lekarzem, który chce nam pomóc, po to, abyśmy też żyli spokojniej, abyśmy troszkę dotarli do naszego wnętrza, po to, by poznać tę prawdę o sobie, by nie musieć się bać choćby ludzi albo sytuacji życiowych, żeby być sobą w każdej sytuacji, bo chrześcijanin to ktoś, kto się nie boi, bo opiera życie na Bogu, który jest wszechmogący, który wszystko może. Dlatego spróbujmy tak podejść do tego słowa, które będziemy słyszeć lub czytać. I w świetle tego słowa osądzić właśnie swoje obecne życie. Bo życie oświetlone tym słowem
można wtedy zmieniać na lepsze, ponieważ widzimy prawdę o sobie. Zobaczyć w tym słowie swoje problemy, konflikty, sposób myślenia, działania, moje relacje z ludźmi, na przykład w małżeństwie, w rodzinie, z sąsiadami, z ludźmi w pracy. Jemu to wszystko powierzyć w mojej odpowiedzi. I to jest ten ostatni punkt. Odpowiadam Panu Bogu na to, co mi pokazał, poprzez akceptację tego wszystkiego, co to Boże Słowo mi odsłoniło, i jeszcze bardziej powierzam siebie kochającemu Bogu, będąc do Jego dyspozycji. Człowiek zajmujący się nieruchomościami wstaje wcześnie rano, by się modlić. Pewien inżynier zatrudniony w ośrodku lotniczym modli się i czyta Pismo Święte podczas południowej przerwy na posiłek. Jeden z kierowników produkcji w firmie komputerowej modli się w nocy, kiedy dzieci udały się już na spoczynek. Różne są metody różnych ludzi. Myślę, że nam będzie chyba najłatwiej rano. Można też, jeżeli ktoś ma więcej czasu do dyspozycji, w innym czasie. Jaką postawę przyjąć na modlitwie? Tu nie chodzi o to, żeby klęczeć. Tu nie chodzi o to, żeby na tym rozmyślaniu tylko klęczeć, chociaż na początku można uklęknąć i uświadomić sobie, przed kim ja staję. Staję przed Bogiem, który naprawdę mnie widzi, słyszy i który naprawdę się cieszy z tego, że chcę z Nim rozmawiać. Ale później można sobie przyjąć pozycję najwygodniejszą, czyli usiąść w fotelu czy na krześle, tak żeby też mieć ten tekst przed sobą, czy na przykład chodzić, byleby nie w miejscu, które by rozpraszało za bardzo, w jakimś spokojniejszym miejscu, ale można też i w pozycji leżącej, jeżeli ktoś nie ma sił na przykład siedzieć. Na koniec jeszcze medytacji warto sobie zapisać swoje refleksje,